Witam was, moi drodzy, dzisiaj jestem z moją... Susan, kobietą. Dzisiaj, moi drodzy, nagrywamy odcinek, który nie jest dość komfortowy dla mnie, aczkolwiek no duża część z was mi pisała, żeby to nagrać, więc w sumie no to co, no to robimy, tak? Dzisiaj będę miał malowaną twarz, twarzyczkę, cerę, ryj, mordę. Make-up. Podobno ma on być strasznie obszerny, tak? Ile ty mówisz, że ty chcesz go robić? No zależy, czy będziesz mi się wiercić, czy nie. Jak nie będę się wiercić, załóżmy? Godzinka. Ja byłem raz malowany tutaj już przez teamowników. Możecie się tutaj zobaczyć, to będzie gdzieś zdjęcie może. No i zobaczymy, czy Zuzia przebije to. Koniecznie może zostaw suba na kanale, lajka też i dzwoneczek, żebyś wiedział, kiedy wpadają odcinki, co nie. To co, powoli zaczynamy, tutaj Zuzia wkracza. Czy chcesz takie kolory, czy takie? Jeżeli chodzi o makijaż, to po prostu nie podobają mi się kolorowe, tak? Te beżowe chyba lepiej wyglądają. No ale możesz sobie tutaj poszaleć, zrób co chcesz. Możesz mi zrobić nawet tęczowe. Dobra, rób jak chcesz, rób co chcesz. Musisz najpierw założyć te miśki. Dobra, założę miśki. Jezus Maria. Tak to się zakłada? Krok drugi, trzeba ci oczyścić. Co ty odpowiesz? Na szybko robisz to. W ogóle ja jestem z tych chłopaków, którzy nienawidzą makijażu ogólnie. Jak mają mnie pudrować na przykład do jakiegoś wywiadu czy coś, to już mi się nie chce. Zawsze jestem natural beauty, you know. A te pytanie mieliśmy zadawać. Co cię skłoniło do dołączenia do Teamu X i czy planujesz być w następnym? Myślę, że jedną z takich głównych rzeczy, które mnie tu skłoniło, to to jest zimne. To, że wiecie, że Team X stworzył Stewart, prawda? A Stewart jakby był osobą, którą uwielbiałem oglądać na YouTubie. Była taka opcja, że mogę dołączyć do teamu, który on stworzył, że tak powiem, ten projekt cały, no to jakby byłem na tak bardziej, nie? To była jedna z takich przyczyn, mi się wydaje. Jest ich dużo ogólnie, prawda? Czy planuję być w drugim? Trzecim. Mi się wydaje, że teraz jakby każdy z nas będzie podążał jakby nie jest swoją ścieżką, ale jakby od teamu nie odchodzimy, bo jesteśmy nadal tutaj częścią tego wszystkiego, tak? Co powiedziałaś? Damy nie... Możesz się nie ruszać. Chciałem powiedzieć tego, że damy nie przeklinają. Nie. Masz no, tak, no mam, no. Ty masz łupież na włosach? Ja no dobra, spokój, no już się nic nie mówię. Ja nie mam sobie gadać. Nie możesz mówić i gadać? Nie mogę mówić. Nie jesteś wielozadaniowa? Nie, nie mogę mówić i robić. O. Ciężko jest mówić, jak się ma coś w buzi. Dobra, pytanie. Co miał znaczyć ten Marcin Dubiel na zapowiedzi do twojej nuty? Proszę odpowiedz. Ten trailer miał jakby dążyć do tego, że ja pewien etap chcę zostawić ze sobą, co nie? Bo jakby mnie to gryzło, że przegrałem z Marcinem. To jest taka zapowiedź jakby nowego mnie, nie? Że jakby pod tym względem, że zostałem coś ze sobą i idę dalej do przodu, prawda? Bo jakby, nie ukrywajmy, ale dosyć ciężko było ze mną po tej walce, w sensie, jeżeli chodzi o mój stan taki, wiecie. Więc po prostu chciałem coś zrobić takiego, żeby to zostawić ze sobą. Ale wydaje mi się, że nie zostawię tego ze sobą, dopóki nie spuszczę komuś w oktagonie, bo tak to jest ciężko. Czcie. Dobra, pytanko kolejne. Czego nie lubisz w Zuzi? No. Są takie rzeczy w ogóle? A w pokoju to wszystko mi wypomina. To robisz źle, to dam to. Dobra, powiem to. Zuzia ma problem, żeby powiedzieć przepraszam. Wiecie, o co chodzi? Zrobi coś źle i nie powie mi przepraszam, o. No. I co? Z tego? No, a druga rzecz? Nie wiem, nie pamiętam już. Bo nie ma takich rzeczy. Zuzia jest strasznym leniuchem. Twoja pierwsza myśl, jak zobaczyłeś Zuzię? Zaczęło się od swipowania dla ciebie. Swipuję. A no. I patrzę Zuzia, nie? O ja! W minisekundzie od razu drygnął mi na Instagrama, przyjrzałem Instagram i ja tak na poważnie to jakby zobaczyłem Zuzię dla ciebie i mówię, Jezus Maria, a ta dziewczyna ma ładną urodę, prawda? Wszedłem na jej profil, widzę tutaj jest flaga Hiszpanii, mówię, o kurde. Tylko wtedy jeszcze myślałem, że dziewczyna jest właśnie imprezowiczką. A ja nie lubię imprezowiczek. Podobało mu się, przyciągnąłem go jakoś, nie wiem, tak jak domyślam na TikToku, tak? A, ale obczaił mnie i mówi, o nie, nie, jakaś p***a. Wiesz, no ja myślałem, że nie masz takich zasad, jakie masz zasady, prawda? Masz zasady, masz to, masz tamto, masz głowę też. Pierwsze wrażenie robi i zupełnie inne, to sobie zdaję z tego sprawę, prawda? W internecie ty zrobiłeś na mnie takie nie za dobre wrażenie. W realu jesteś zajebista.
Czy zamierzasz zawalczyć jeszcze na Fame MMA? Szczerze ja wam powiem, że teraz mam taki etap w życiu, że jestem zagubiony. Nie wiem, co mam robić w życiu. Czy niby spoko zawalczyłbym na Fame MMA, ale wewnętrznie nie czuję takiej potrzeby. Jakoś nie ciągnie mi do tego, nie? Ale mi się wydaje, że jeszcze przynajmniej raz zawalczę raczej kiedyś. Ja teraz najchętniej to bym z tobą posiedział, oglądał filmy na przykład. O! Nie dup mi tego, czemu mi wydubiesz zaraz to oko? Teraz się pojawisz za bramą i nie będzie wiedziała nawet kiedy. A potem się dziwię, że jakieś alergie mam, czulenia na twarzy. Gdybyś miał wybrać, wolałbyś usunąć Instagrama czy TikToka? Myślę, że TikToka, bo na TikToku jest szybciej, jest łatwiej odbudować społeczeństwo. Nie jest trudno się wybić tam imo. Tam wystarczy, że zrobisz jakiś trend głupi czy coś i już jesteś, wiesz, dla ciebie. Więc wolałbym usunąć TikToka. No, co ty robisz z tą twarzą? Czemu ty mnie tak bijesz? Molestujesz? Z kim z influencerów się nie lubisz lub kogo nienawidzisz? A Oliwka Brazil to jest influencerem? Nie zaliczyłabym jej do influencerów. Dobrze, no to ja ją lubię. Tylko chodzi o to jakby, że nie lubię jej twórczości. Jak dzieciaki chodzą i śpiewają kokieterkę, to aż mnie skręca. Poduszanie kapsy, coś tam. Poduszanie kapsy i moja galanteria. Pluję na moczukę, potem duszę i połykam. No i tak to dzieci śpiewają. To jest moje ten internet, ale to nie jest wina Oliwki Brazil, tylko wina internetu, no i wychowania, więc jakby nie chowam urazy do niej, ale wiecie o co chodzi. Można powiedzieć, że psa. Ale ja go nie poznałem, więc nie wiem, co o nim myśleć. Ale ja go nie lubię, ale ja go nie lubię prywatnie. To mi k***a jeszcze skejtował. Nie lubię Zewo. Kurwa nie lubię k***o. Tak, już nie lubię. Odpalił. No ktoś musi sobie u mnie serio nabroić, żeby go nie lubić. A tak to, no to ja nie wyrabiam sobie zdania, jeżeli kogoś nie poznam, prawda? Ciekawostka, że kiedyś Konopa oglądałam i go bardzo lubiłam. I nawet kiedyś z nim pisałam chwilę. A teraz nie przepadam za nim. Nie dlatego, że coś tam o Czarku, coś tam było z Czarkiem. Tylko ogólnie tą sytuację, która była, te wszystkie fake newsy i tak dalej, nie fajnie to jest. No i nie dopilnował paru rzeczy, po prostu widać, że robił to w pośpiechu i można to uznać za coś takiego, że po prostu chciał sobie nabyć wiosę, nie? Kolejne pytanie! Planujesz coś mocnego na ten rok? Tak zapytania. Zrobimy coś grubego, na pewno w tym roku trzeba coś zrobić, zawsze trzeba coś zrobić, moi drodzy. W ogóle mam nadzieję, że że zrobię jakiś taki fajny progres muzyczny i uda się coś fajnego zrobić w tym roku jeszcze. A czy twój znak... musisz tego napić? Nie! O Jezu. Co, że źle? Oh, you touch my ta-la-la. Co gdyby nie YouTube, TikTok, pozdro wariacie? No ja jakby skończyłem technikum informatyczne, myślę, że gdyby nie media społecznościowe, rozwijałbym się w kierunku informatycznym. Ja zawsze miałem marzenie, żeby stworzyć grę, więc może kiedyś to się uda, aczkolwiek no jeżeli pewnie nie internet, to pewnie bym działał w tym kierunku, prawda? Ale na pewno jakoś informatycznie bym działał. Uuu, ale ta pyta. No weź, ty mi to dajesz? To się wyklepie. Ty coś jak się malujesz, to też cały czas gadasz, to się wyklepie. Ty wiesz, że ci się wyklepie. No i co ty robisz, no? Czemu się ruszasz? Ja się ruszam! Ruszył się! Co? Nie! Ruszyłeś nie. się! Nawet jakby się nie ruszył, to by to kapło! Ruszyłeś ja chcę replaya, replay, montaż, robisz replay. No i co ty robisz? Ruszyłem się, ale i tak by to kapło, bo już czułem jak leci. No ale się ruszyłeś i tutaj zrobiło. Ruszyłem się, żeby mi nie kapło tu, tylko żeby kapło właśnie tu. Bo już mi leciało, czułem jak mi leci. I mnie tak przychyla na boki. Nie? Zamiast mnie normalnie tak zrobić, o, to mi napierdziela. Kurde. No piękny jest. No. Brałabym. Planujesz przefarbować włosy na jakiś kolor? Mam z jednej strony coś takiego, że zrobiłbym z nimi coś pozwariowanego, a z drugiej strony nic mi się nie chce. Kto bywa często zazdrosny? Myślę, że obydwoje jesteśmy na równi zazdrośni, tylko ja go częściej pokazuję niż Zuzia, bo Zuzia to tłumi w sobie. Ja jestem po prostu toksyczny. Nie? Nie, no świruję. A! Ała! Pojebcie! Kurde! Wachluj, wachluj swojego pana. To już końcówka? Tak. Jezu, jak ja bym te codziennie czasu marnował na malowanie się, to bym chyba zwariował. Teraz przekaz do wszystkich dziewczyn, które się malują, bo chcą być piękne, moje drogie. Nie malujcie się, jesteście piękne tak jak jesteście, natural beauty, moi drodzy. Jesteście tacy piękni jesteście, nie musicie się malować, żeby być piękni. O, no. Ojoj.
Piękny jesteś. Przestań mi tak mówić. Dobra, teraz chusteczka. Teraz zrobię tak. A jaki zonujesz. Ja z kompasją to, to robisz. Ja to zaraz wykorzystam, bo wiesz. Zaraz namiot się pojawi. Pum. Patrzcie, jakie on ma usta piękne. Czuję się bardzo niekomfortowo w tym momencie. O k***a, widzę swoje usta. Jak mi się usta? Wiesz, o, pokazywałaś mi to kiedyś i to jest to rzęs. A jak się nazywa? Rzęsownik. Jak? Zalotka. Urwiesz mnie. Urywasz mnie. Patek ze szczotką, tak jak mówiliście. No. Już jakie to piękne rzęsy. Matko jedyna. Nie musimy cię tak chyba doklejać, wiesz? Patrz. Teraz będziemy czarną kredką robić linię wodną. A ja się nie przestrasz, bo ogólnie masz, będę ci krzywać w środku oka. Co? To za tortury, k***a. No dawaj, 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 szybko. Następna, uwaga, 3, 4, góra. Już koniec? Ale to jeden gaje dużo. Wygrywam hardem, jakbym obstawiał wyścigi psa. Do celu nieustannie cielam życie własny ple. Dziękuję Zuzi za makijaż. I co, idziemy teraz patrzeć reakcje innych. Ja też jeszcze nie widziałem, jak to wygląda. Jezu! Weź mi nie strasz, kolego! Nie mogę na ciebie patrzeć, bo... Albo co, tam coś się uruchamia, czy co? Nie, wyglądasz jak drag queen. Ja się skórki zostałem, nie mogę na to patrzeć. No nie wyglądasz zbyt apetycznie. Jest pięknie. Jest pięknie. No i zajebiście. I to mi się podoba. Dzień dobry. Dobra, możemy na reakcję. Zróbmy dubla. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy na reakcję? Ej, ładnie. To ja. Cześć. Ej, w sumie to bardzo ładnie. Ja pamiętam filmik, jak my zimownicy się malowaliśmy, pamiętasz? No, no. To ty też tak wszyscy się dziwili, że tak ładnie wyglądasz i serio, on wygląda jak kobieta teraz. Ale tak szczerze to jest taka Zuzia, ale trochę tak! Bardziej męska, nie? Tak! Bez kitu, stać obok siebie, bo jesteście tak podobni. Wow. Ja się go pomalowałam tak ogólnie, jak się maluje. Są takie w Ameryce faceci, co się malują. Drag queen. Dobra, uwaga. O kurwa. Ej, ale teraz wiecie co? Jak jest taka karnacja, znaczy różnica między tym odcieniem ust a moich zębów, to jest... Ja mam białe zęby przy tym. Szczerze, te oczy mnie przerażają. One są takie, że się boję aż siebie. Brwi mam na pół kilometra. To jest chyba ostatni odcinek, gdy nagrywamy takie zęby, bo ja już się boję, że na następnym takim odcinku to ja się zamienię w kobietę. Tak trochę Grażynka wyglądasz, stary, nie? Taka fryzura. Dawaj tą zobaczymy. Tą? Dobra. Mm-hmm. O, nie no, tą. To? Lepiej niż tamto. Czekaj, jeszcze czekaj. To wygląda spoko, jak taki Michael Jackson. Grażynka. W tamtych głosach chyba lepiej wyglądał. W tamtych? No. O nie! Moje usta! Weź mi w głowę! Przestań ty mi straszyć. Przecież mi sukienkę założę. Wtedy ogłoszę go oficjalnie top 1 simpem w Polsce. Ha, 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 ha. Dobra, to co, to kończymy odcinek. Trzymajcie się, widzimy się następnym. Elo, zostaw suba. Yo.